Dzień dobry, witam Was wszystkich. Także granicę przekroczyliśmy. Jesteśmy akurat już po stronie Stanów Zjednoczonych w Idaho. Także kręciłem troszkę tutaj po Kanadzie. Ładna pogoda. Ale co do miejscowości Vail w Oregonie, także mam 1350 km do celu, ale już ujechałem trochę, więc połówkę mam prawie za sobą. Dzisiaj dojedziemy prawie do celu, 200 km. 250 stawię na jutro. Puste torby papierowe wiozę, tak. Standardowy ładunek, przeważnie papier. Tak to wygląda. Dalej nagrywam bez mikrofonu, bo jeszcze mi nie przyszedł, więc może przyjdzie w końcu, bo dwa tygodnie czekam. I tak to wygląda. Stanąłem tylko na granicy, żeby zrobić pół godziny pauzy, a tak dokładnie mówiąc, to musiałem coś zjeść, żeby wziąć antybiotyk. Żeby nie na pusty żołądek. Bo dentysta mi przepisał na jakieś tam zapalenie okostne i za parę dni trzeba będzie iść wyrywać ósemkę, a może i od razu dwie. Bo w ogóle niepotrzebne, mam jakiś kłopot z tym ostatnim zębem, więc powoli chyba zacznę zęby wyrywać. No już taki wiek, że trzeba powoli trwać, zwłaszcza, że te ósemki nie są potrzebne. Także stanąłem, pół godziny prawie już wykręciłem, więc powoli można będzie startować. Tutaj dalej się z tym mostem jeszcze bawią. Widać, że mają grubą robotę, bo dalej ruch wahadłowy, to już od dłuższego czasu remontują ten mostek. Także zawsze tu jest ta zwężka i zwolnienie. To się nazywa robota, taki stoper. Nic nie robi, tylko znakiem obraca. Albo na stop, albo na slow. Ale to jest bardzo nudna praca. Tak, ryją. Wylali nowy fundament. Stary się już chyba sypał. Więc musieli ten most poprawiać. Dobra, lecimy dalej. Fajnie, że pogoda jest bardzo ładna. Nie ma deszczu, nie ma wiatru. Ruch na drodze troszkę. Troszkę turyści przeszkadzają. Tak, i mamy dzień kolejny. Już dzisiaj jest 26 lipca. Wczoraj dojechałem. Jechałem do oporu do 10. Tak jak mogłem jechać, to jechałem. Ale nie popisałem się, 1030 km, 1031. Tylko na tej trasie, jadąc tutaj od strony Kanady, to tam nie idzie pogonić. Tak samo wjazd do USA. Dużo jest jednak ograniczeń prędkości, teren zabudowany, gdzie jest jeszcze większa. Ale jest 1000, więc na waciki jest. Mam do podjechania dzisiaj 3 godziny jazdy, 187 mil. 3 godziny spokojnej jazdy. Także ogarnąłem się trochę. Traka sprawdziłem, płyny wszystkie jest ok, tylko dolałem do spryskiwaczy. No i co, pościeliłem łóżko, zjadłem kromkę chleba, choć rano nie lubię jeść. Ale musiałem, bo mam ten antybiotyk, stan zapalny i dentysta każe jeść i przyjść za parę dni i wyrwać zęba. Bo ta ósemka nie jest do niczego potrzebna, a boli. No i co, zrzucę towar, a potem zobaczymy, co będzie dalej. Póki co muszę logbooka wypełnić. To jest właśnie to, czego nie lubię, to te pisanie, jest tego pisania trochę w tym logbooku i... No ale co zrobić, lepsze to niż być monitorowany przez urządzenie elektroniczne, które, no, które jednak nie jest ubłagane. I tak by to wyglądało. Szybki wymyłem, wyczyściłem z robaków ile się dało, tak wyszorowałem. Jeszcze później popryskałem trochę spryskiwaczem z boku, tak samo lusterka, bo zachlapane. Parking już pusty. Miałem dzisiaj takiego w nocy pecha. Stanąłem po prawej, miałem lodówkę. No nie zauważyłem, że gościu stoi z chłodnią. No ale trudno. Ma chłodnie, musi chodzić. Jest ciepło, jest lipiec. W końcu lato. Ale później stanął gostek. Normalnym tym, taki laweciarz, co samochody transportuje. I silnik na wysokich bardzo obrotach i całą noc tak rzęził, mówię, tu z lewej, tu z prawej, nie szło nawet oknie otworzyć. Ja śpię przy zgaszonym, ja lubię jak jest cisza, ale nie było ciszy, nie szło zasnąć. Ale cóż, plamę oleju zostawił,
też gościu przed nami męczy się z ciężkim ładunkiem. Ale wie, że widać jakiś ciężar plantykowany. No ten Oregon jest w tym miejscu taki korzysty. Fajny do jazdy, jak się ma lekki ładunek, ale jak się ma full przyczepę i jest ciężko, to trzeba się pocić.
Dobra, dojechaliśmy do celu. I Pimineras. Tam jest waga, ale ja przez wagę raczej przyjeżdżać nie muszę, bo ja nie zabieram żadnego cementu luzem. Ale jak ktoś tam będzie na portierni, to się najwyżej spytam, dla pewności. Mam nadzieję, że dużo czasu nie stracę na rozładunek. Zabiorę do traka i już tak wygląda ta cała, że tak nazwę, rafineria. O, cieplutko, fajnie. Dobra, muszę cofnąć, jak jest ten hol, koło tego holu tutaj, te pierwsze drzwi. Dobra. Mają takie big bagi. Tu są wagony. Od razu też wagony zrzucają albo ładują. Prawdopodobnie chyba to drugie. Tu tak samo, jest tego dużo. Dobra, ładuję nożyczki do schowka. Gostki zrzucają mnie i wyjeżdżają właśnie tym holem, tym blaszakiem, koło którego stoję, i na zewnątrz to wszystko dają, czyli są chyba już w magazynie nieźle załadowani. A podniosę tego wariata, także na dwa wózki mnie zrzucają, więc myślę, że za chwilę będę wolny. Nawet nie mam sygnału telefonicznego. Tutaj w ogóle jechałem już dłuższy czas, coś nie mogę żadnego operatora złapać, ani tego T-Mobile'a, ani AT&T. Jakaś taka dziura na sieć komórkowa. 22 mile mam chyba do Lowsa i chyba tam podciągnę do tej miejscowości. Bo ja jestem już tak na peryferiach. Wyjechałem z tego miejsca, z tego miasteczka Well. I jestem bez telefonu, nawet nie wiem, czy mam jakiegoś SMS-a, czy dostałem jakiś pick-up, czy nie. Nawet nie mogę wysłać, że jestem już skończony. Także trzeba będzie stąd uciec i szukać sygnału telefonicznego. A czasami tak bywa. Rzadko, bo rzadko, ale zdarza się. Więc na razie czekamy.
Tak, i opuszczamy ten przybytek. Jestem rozładowany. I lecimy do wylotu. Ta pani mówiła, że już nie muszę się zatrzymywać, jak będę wyjeżdżał, że mogę już jechać. Papiery mi podpisał ten operator wózka. Tu się gościu na wadze waży, no ale on wiezie luzem towar, więc musi zawsze zważyć na pusto i później załadowany. Ile tego ton wywozi? No, bardzo miła pani w tym ofisie tutaj. Podpisy złożyłem i to wszystko. Tylko na chwilę zjadę. Wypełnię logbooka, wpiszę w kopertę, że jestem teraz na pusto z tym. No, odometr muszę wpisać. A potem jak się załaduje, to znów ile jechałem kilometrów załadowany. Dobra, i wyjeżdżamy. Nic tam nie jedzie, nic. No ja na stopach, wiecie, znacie mnie, nie lubię zatrzymywać się. Nie lubię zatrzymywać się i tak to wygląda. Do Lowsika jedziemy i tam będziemy czekać. Dzwoniłem do firmy i we firmie powiedziała mi, że pracuje nade mną, ma dwie możliwości, dwie opcje, którąś wybierze. Ja mówię, ok, jadę zatankować się, mam jeszcze paliwa dosyć, ale ponad pół zbiornika, ale się doleję i wezmę sobie prysznic. Zjem jakiś obiad i może coś się już wyklaruje. Bo raczej dzisiaj już chyba towaru nie odbiorę, bo już jest 15:15, więc nie wiem, gdzie by to miało być, jaka to miała być firma, chyba że taka, co robi całą dobę. Ale lecimy. Patrzcie, ile kus po prawej stronie. Koza koło kozy. Normalnie prawdziwe pacanowo. Także znam te zwierzęta, bo kiedyś miałem też kozę. Jeszcze jak mieszkałem w Polsce, u teściów, na wiosce. Miałem kozę tylko ze względu na córkę, bo chorowała, żeby było kozie mleko w domu. To kupiłem kozę. Górki mi nie są groźne, pojadę na pusto i nawet engine brake daje radę, a moje bez problemu. Także te góry teraz przemierzę na pusto, kierunek Pesco czy tam Pasco, tak, chyba Pasco, i tam gdzieś będę musiał rzucić kotwicę, bo rano będę się ładował albo w Pasco, albo w Spokane. Jeszcze się dowiem w swoim czasie. Najbardziej mnie ciekawi, jak tam mieli niezłą przeprawę, żeby te wiatraki wozić i montować. Jest ta taka droga, serpentynki pod górkę, nieźle pochylone, wąska. No to tutaj nieźle musieli się wdrapywać ci tracherzy, co wozili te elementy do tych wiatraków. Fajnie wyglądają na tych szczytach gór. A my se lecimy lajcikowo. Wagę przejechałem, była otwarta. A że wiozę pszczoły luzem, to przeładowany nie jestem. Czyli na pusto. I lecimy dalej. 200 mil podciągamy i rzucamy kotwicę. Dobra.
Jechałem załadowany, to nie było jak stanąć, ale że jadę teraz pusty i w ogóle mam teraz z górki, to tym bardziej, to zjechałem na ten punkt widokowy. Zobaczymy, jak to wygląda. Zrobię jeszcze kilka fotek telefonem. I cała dolina w dole. Troszkę tak jest to przymglone. Ten cały widok jest taki przymglony. Ale może takie powietrze. Zjeżdżają traki, używają hamulca. Kompresują chłopaki. Także widoczki fajne. A może ja też się tutaj wyskrobię. Ziggy, kurwa, from Calgary. Nie będę skrobał. Już wyrosłem z tych czasów, kiedy skrobałem nożem. Ale pamiętam jeszcze te lata młodości. I tak to wygląda. Nie jest takie za bardzo te powietrze przejrzyste. Jest tak troszkę przymglone. Okej, zrobię jeszcze kilka zdjęć i jedziemy dalej. Podciągniemy i będziemy czekać na rano na decyzję, skąd ładunek. Z tego czy z tamtego miasta. Czy to będzie ze Spokane, czy w troszkę szybciej. Tak, dojechałem sobie tutaj już. No ile mogłem, podciągnąć? 40 mil mam do celu, do tego Pasco, ale dalej nie jadę. Tam jeszcze byłby jeden track stop bliżej, ale jak będzie zajęty, już późna godzina, to bym nie miał gdzie później dalej stanąć. A 40 mil to jest 40 minut drogi, to rano jak dostanę informację, to z adresem to tam podjadę. Logbooka zakończyłem. Nowego już powoli wypisuję na jutro, żebym nie musiał się jutro z tym logbookiem męczyć. No i jutro, jak mi dadzą tylko informacje, to ogień na tłoki i do przodu. Także rano będę wiedział więcej. Miejsca jest dużo po środku, ale stanąłem sobie maksymalnie po lewej. Zawsze się staram brać maksymalnie po lewej pierwsze miejsce, ponieważ jak już by ktoś stanął koło mnie, to najwyżej tylko z prawej stanie. A z lewej, tam gdzie śpię i mam głowę, to nikt mi nie będzie hałasował. Bo najgorzej się w środku stoi i jeszcze jak dwa traki po bokach pracują. Silniki czy tam chłodnie, to jest ten hałas, to ja tego nie lubię, to już mówiłem nieraz. Więc stanąłem tutaj blisko tego pola. Akurat słoneczko świeci po oczach. Tu już jest pole przy samej tej trawie i za mną traczek stał, ja stanąłem przed nim, za tym czerwonym. No i tam miejsca jest do bólu. I tak by to wyglądało. Na dzisiaj się nie popisałem, no ale to nie jest moja wina, że był krótki dojazd, no i kawałek na powrocie, ile mogłem dojechałem. Bo wyszło 658 km. Jutro jak wezmę ładunek, to już pociągniemy na maksa być może, bo do Kanady jak wkroczę, to już będę mógł ciągnąć sobie 13 godzin non-stop. Ale zobaczymy jeszcze, gdzie będzie załadunek i tak dalej. Także jak coś, to do jutra.